Dzień dobry. W studiu minister spraw zagranicznych Grzegorz Schetyna. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Kłaniam się. Unijne sankcje wobec Rosji zostały przedłużone do stycznia bez dyskusji i wątpliwości? Tak, bez dyskusji i wątpliwości. To nawet nie na poziomie y, naszych ministrów spraw zagranicznych, y, tylko na poziomie, na poziomie ambasadorów. To była decyzja przygotowana przez tygodnie, ale akceptowana w konsensusie, w takim porozumieniu, bez żadnych wątpliwości. A teraz o Grecji. Czy widzi Pan jakieś analogie pomiędzy sytuacją Grecji a Platformy Obywatelskiej? Grecja jest w ostatnich godzinach, dniach na lepszym kursie, takim próbującym wyprowadzić ją na spokojniejsze wody. I po podjęciu twardych decyzji wydaje mi się, że w czwartek, piątek będziemy mogli to potwierdzić. A jeśli chodzi o Platformę, na jakim jest kursie? No nie wiem czy platforma nie jest w takiej sytuacji jak Grecja, bo Grecja musi zobaczyć dno i się od niego odbić. Platforma jest druga w sondażach i walczy o zatrzymanie pisu, walczy o wygraną w wyborach w najbliższych wyborach w październiku. Jest partią, która wygrała ostatnich dziewięć wyborów, przedostatnich dziewięć wyborów i ma Sporo zaproponowania ciągle dla Polski, więc to jest inna sytuacja. A jeśli chodzi o te analogie, to chyba jest trochę tak, że obie są w kryzysie i Grecja i w platformie, i obie, bo to rodzaj żeński, roztrwoniły część aktywów. No nie, tylko ja rozumiem, na użytek naszej rozmowy możemy szukać takich analogii są, nie chcę oceniać, bo to są zupełnie dwa, dwa różne byty. Jeśli chodzi o Platformę, no, to możemy rozmawiać ale albo to o Grecji, ciekawe. ja jestem, mogę, no dobrze, to os, najpierw, mogę bardzo to, dużo dobrze, to o Grecji. Najpierw, tak? Dużo o Grecji, ale może no, nie tak jest, dużo. Grecja to jest e, kraj, który rzeczywiście... To może ja zadam pytanie to, o tej Grecji. Tak. Czy wyjdzie ze strefy euro, czy wyjdzie w ogóle z Unii Europejskiej i czy jeśli tak by się zdarzyło, to nie byłoby dla Grecji lepiej i dla wszystkich? Musi podjąć strategiczne decyzje. To jest decyzja rządu, który został wybrany większościowo kilka miesięcy temu. Oni chcą zostać w strefie euro. Bronią się czy bronili się przed twardymi, trudnymi reformami, ograniczającym wydatki socjalne i zadłużającym dalej Grecję. Jest Ten rząd podejmuje te ostatnie, nocne dzisiejsze propozycje, pokazują, że ten rząd chce podjąć wyzwania wyprowadzania finansów greckich na, na prostą, zakończenia zadłużania kraju i rozpoczęcie odbudowy go. Nie chce wychodzić ze strefy euro, nie chce wychodzić z Unii Europejskiej, tak deklarują greccy liderzy. Czy to będzie, sprawdzam, powiemy w czwartek-piątek, bo wtedy Rada Europejska przyjmie lub nie greckie propozycje oszczędności, które zostaną przedstawione w Brukseli. A jakie mogłyby być konsekwencje ewentualnego Grexitu? Problemy ze strefą euro, na pewno i z walutą euro, czy mające wprost wpływ na e, zwiększenie, na inwestycje we franka szwajcarskiego, czyli y, podwyżka. Podniesienie ceny franka szwajcarskiego, ucieczka w inne waluty od, stre, od waluty euro. To oczywiście kłopot dla nas wszystkich tu w Europie i nie tylko w Europie. Więc to jest wariant trudny. A są jakieś kłopoty, które szczególnie Polskę będą. Nie, to nie ma tak, że nie jest, nie jest taka sytuacja, że Polska jest szczególnie narażona, ale proszę mi uwierzyć, warto zrobić wiele, bardzo wiele, żeby Grecję zatrzymać, żeby nie prowadzić takiego scenariusza wychodzenia, czy wykluczania, czy ze strefy euro, czy z Unii Europejskiej. Ale są tacy Bo politycy pamiętać... w Polsce, którzy mówią, no rozrabialiście, radźcie sobie sami. Tak, ale proszę pamiętać. Także o przypadku brytyjskim. Przecież w Wielkiej Brytanii czeka nas także referendum na temat przyszłości Wielkiej Brytanii w strefie euro. A jeśli chodzi o Pani pytanie, rakcie sobie sami, to jest antyteza europejskości i Unii Europejskiej, bo tam tutaj w Unii Europejskiej króluje Solidarność, bo przecież. Państwa, które przychodzą czy dołączają do, do Europy, zyskują, zyskują na tym. No Polska jest klasycznym przykładem tego. Polskiej i wiele nowych krajów. Więc trzeba pamiętać, że to jest rozmowa o odpowiedzialności i o wspólnocie, a nie o tym, że ktoś, kto sobie nie radzi, to powinien strefę euro czy Unię Europejską opuścić. Nawet jeśli sobie nie radzi, trochę na własne życzenie? Nawet wtedy, jeżeli jest szansa na to, że ten scenariusz czy, czy, jest pozytywny, jest, daje, daje szansę na utrzymaniu się, na powrót, na, na powrót do normalności, a tak w wypadku Grecji może być, wtedy szansę trzeba dawać. Oczywiście to jest kwestia kalkulacji, ale Unia Europejska, szczególnie w tych wyzwaniach, które są na południe Europy, na wschodzie Europy, powinna być zjednoczona, powinna mówić jednym głosem, powinna być skutecznym mechanizmem uprawiania polityki. Będzie tylko wtedy, kiedy będzie wspólnotą. A czego powinna nas nauczyć ta, jak to mówią, grecka tragedia? Nas, Polaków na przykład? Żeby nie wierzyć tym, którzy obiecują, bo w Grecji było tak, że. Przychodziła jedna ekipa, która wygrywała wybory przez obietnicę i rozdawanie pieniędzy, a potem następna, zupełnie z innej proweniencji politycznej, obiecywała więcej i, i, i wygrywała następne wybory. I to zadłużenie trwało i to była spirala, bo każda następna ekipa przychodziła i obiecywała więcej, więcej i więcej. I ja rozdawała pan, obie... Wszyscy obiecują, Platforma też wiele obiecywała. Nie mówię, że akurat y, finansowo bardzo dużo, ale też nie wszystkie obietnice zostały spełnione. I całe szczęście mam nadzieję, że ci, którzy obiecują teraz, a myślę tu o Prawie Sprawiedliwości, że ich obietnice naprawdę nie zostaną spełnione, bo to grozi Taka, scenariusz, taki, takiego rozdawania pieniędzy, takich realizacja takich obietnic kosztuje naprawdę wyprowadzanie e, Polski na, na niespokojne wody. I, I my musimy sobie dzisiaj z tego zdawać sprawę, że ten scenariusz obietnic rozdawania pieniędzy był już realizowany. I Grecja jest tego najlepszym przykładem. Beata Szydło, kandydatka Prawa i Sprawiedliwości na premiera, powiedziała, że gdyby Donald Tusk dotrzymał swojej obietnicy wejścia Polski do strefy euro w 2011 roku, to bylibyśmy drugą Grecją. Brak zrozumienia tej sytuacji, bo rzeczywiście on mówił o planie, o możliwości szybkiego przyjęcia euro jeszcze. Przed 2012 rokiem, tak było przypomnę w 2008 roku w Krynicy. On rzeczywiście zapowiedział taką możliwość, ale sposób dochodzenia i rozpoczynający się wtedy kryzys na rynkach światowych, ale także w Europie spowodował, żeby ten scenariusz szybko okazał się niemożliwy. To było wy wyzwanie, o, których, o którym mówiliśmy i które wiele podjęliśmy na początku pierwszej kadencji w 2007 i 2008 roku. Czy się, dlaczego się nie spełniło? No dlatego, żeby przede wszystkim kryzys na świecie i w Europie. Czy będziemy szli w stronę euro? Oczywiście, że tak, bo jest to zapisane w traktacie ekscesyjnym. To jest kwestia tylko czasów i warunków y, naszego przystąpienia do strefy euro. Pan mówi, że ma nadzieję, że PiS wszystkich swoich Obietnic nie spełni. To znaczy, że już się Pan i Pana koledzy, koleżanki przygotowują do y, życia, bycia w opozycji? Nie, nigdy się nie będę przygotował do życia w opozycji, bo po to się jest w żeby wygrywać, stawiać wyzwania i wygrywać wybory. I ja już mamy swoje doświadczenia sprzed wielu, wielu lat y, przegrywanych wyborów. To jest życie. Natomiast tutaj mówię. O, bo za cztery miesiące są wybory i Polacy będą decydować. No właśnie, za cztery dla... miesiące są wybory, a za trzy miesiące dopiero e, zostanie przedstawiony nowy, odświeżony program Platformy Obywatelskiej. Są państwo spóźnieni w stosunku do Prawa i Sprawiedliwości, które to przedstawi swój program na początku lipca? Tak, no to jest pytanie o to, jaki będzie ten program Platformy, co pokażemy na początku września. Będzie kilka tygodni do tego, żeby go dobrze opisać, pokazać i Podsumować to, co się stało, ale to już nie, ludzie nie oczekują tego, Polacy nie oczekują. Ale to nie będzie troszkę, jak to mówią, po herbacie? Nie, mam nadzieję, że nie. To jest, wie pani nas, nas musi bronić 8 lat, lat rządów i to, co zrobiliśmy, i te ustawy, które położymy w ciągu tych czterech miesięcy. Partia, która rządzi dwa, dwie kadencje. Nie może obiecy, Ale nie może trzeba pisać jeszcze obie... nie to, może to trzeba jeszcze dobrze sprzedać. Dobrze, nie może obiecywać, nie może pisać obie... programu obietnicami wyborczymi. My musimy położyć konkretne projekty ustaw w ciągu tych czterech miesięcy. Wtedy to będzie, tego od nas oczekują Polacy. Konkretne decyzje, kontynuacja tego, co robiliśmy wcześniej, wyciągnięcie wniosków też z ostatnich miesięcy. To jest wyzwanie dla no Platformy No to co dzisiaj. położycie w ciągu tych czterech no, czekamy, miesięcy? To jesteśmy. Ja mam jest kilka pomysłów. Rozmawiamy o tym bardzo. Intensywnie. Jest nowy szef sztabu, osoba z Marcin Kierwiński, który podejmował wielkie wyzwania, prowadził największe kampanie, także tutaj w Warszawie. Człowiek bardzo dobrze zorganizowany z wizją, i będziemy to robić. Będziemy wspólnie pracować na rzecz wyniku platformowego. Ale pan mówił o projektach ustaw, i ja o to pytam. Tak. Czym, czym możecie przekonać teraz? Jest czasu niewiele i Platforma nie jest teraz tak. na topie. No tak, ale proszę zobaczyć. No, tylko tu chodzi o to, żeby, żebyśmy dobrze, bardzo precyzyjnie e, mówili. Jeżeli my mówimy o programie Pierwsza Praca, jeżeli znajdujemy pieniądze, 2 miliardy 700 milionów na, na ten program na dwa lata, 2016 i 2017. I to... Jest ten projekt już przychodzi, jest w rządzie, w Radzie Ministrów. My musimy szybko zrobić, żeby on został wprowadzony do końca roku. Jeżeli do, do końca, cały proces legislacyjny do końca października musimy przejść. Jeżeli mówimy o mieszkaniach na WEM, o tańszych mieszkaniach dla młodych ludzi, to też musimy ten projekt położyć. Znaczy, jest wiele takich rzeczy, mamy to przygotowane. Jest, jest sporo rzeczy, które będziemy teraz prezentować w Sejmie. Czy Donald Tusk popełnił błąd, przekazując z HDE Ewie Kopacz? Czy ktoś inny poradziłby sobie lepiej z problemami? To jest, to są, to jest bardzo trudna sytuacja i, i trudno sobie wyobrazić. Ja bym już nie wracał do, do tej historii, bo tak naprawdę partia wybiera... Ale partia... historia jest nauczycielką życia. Trzeba wracać do historii. Tak. Niektórzy tak mówią, ale nie zawsze tak jest. Trzeba wyciągać wnioski z historii. Nie... Pani premier Kopacz jest szefową partii, pełni obowiązki przewodniczący. Umówiliśmy się, ustaliliśmy, że nie ma wyborów przewodniczącego do wyborów, bo ten maraton wyborczy wymaga od nas wyjść takiego wspólnego wysiłku i zaangażowania w wybory, a nie w wybory wewnętrzne. Musimy Polakom przedstawić dobry program. Taką podjął decyzję Donald Tusk. Jestem przekonany i zrobię wszystko, żeby. Tę decyzję obronił wynik wyborczy Platformy w październiku, bo to będzie pra prawdziwy sprawdzian. A czy błędem Donalda Tuska, nie chce pan wracać do historii, ale jednak wrócimy, bo, bo historia jednak odbija się troszkę czkawką Platformie, nie odsunął do dalszych szeregów bohaterów afery taśmowej, raczej tak, podsłuchowej, bo to, tam taśm, taśm to, nie było? To było rok temu i to była pewnego rodzaju. Decyzja, czy jej brak, miał rozwiązywać. No właśnie o to pytam. Tak, miał rozwiązywać. Dzisiaj, z perspektywy czasu, wydaje się, że tak, że, że, że te decyzje powinny być twardsze. Miał e, i skutecznie, się nie bylibyśmy zakładnikami tej sytuacji, czy pani premier Kopacz nie musiałaby podejmować tych decyzji personalnych teraz. No ale tak się stało. To minister Sienkiewicz miał wyjaśniać kwestię e, nagrań, jak zapowiadał premier Tusk, nie wyjaśnił. Nie ma go teraz w życiu, nie ma go w życiu publicznym. Mamy, mamy rzeczywiście przez ten rok dużo złego narosło wokół tych taśm ja na jedno bym powiedział tak zupełnie wprost. Nie było wiedzy wtedy rok temu, jak, jaka jest skala i, i co tam było, co jest w środku, jeśli chodzi o te taśmy, więc być może to usprawiedliwia no, tamtejsze środku, decyzje. Ale w środku merytorycznie to tam niewiele doszło. No ale tak wiele? Te, te, tego, tego nie wiemy. znaczy Wiemy trochę więcej teraz, ale przyzna pani, że wtedy wiedzieliśmy, nie wiedzieliśmy zupełnie nic. Były tylko sygnały te, które zostały jakby wprowadzone w obieg medialny. Ja bym to zostawił. Tak się dzieje. Trzeba wyciągać z tego wnioski, że sprawy niewyjaśnione od razu zawsze wracają. Tak samo będzie teraz. Jeżeli nie będzie drugiego, trzeciego kroku. Jeżeli Platforma nie wejdzie, bo jest na tej drodze odzyskiwania wiarygodności. Bo to jest niezbędne do tego, żeby przekonać ludzi, znowu przekonać ludzi. Kwoty na listach to jest dobry pomysł? Nie, znaczy wydaje mi się, Kwot, bo... Kwoty w zależności od wieku. No, ale w zależności od troszkę wieku... Od... od agezmem troszkę to pachnie. Nie, nie. Ja, ja uważam, że trzeba dać dobrą ofertę. Niech będą starsi, młodsi, niech będą po prostu dobrzy kandydaci no na, na posłów i na senatorów. Nie będą tacy, którym nie będzie nic wyciągane w trakcie kampanii, żeby nie było tak, że my będziemy w kampanii wyborczej, zmusili musieli kogoś za kogoś się tłumaczyć. Znaczy ta, to, już, to już jest po prostu niemożliwe. My dzisiaj mamy ostatnią prostą i musimy być gotowi do, do podjęcia tego wyborczego wyzwania. To na koniec jeszcze pytanie o Radosława Sikorskiego, czy... Według pana to już koniec jego kariery? Nie. nie. Nie? Absolutnie nie, dlatego że uważam, że ma zbyt wiele doświadczenia na świecie, jest bardzo znany w Europie, ma doświadczenie polityczne, jest, jest wytrawnym politykiem. Czasami tak bywa w polityce. Też wiem to po sobie, że trzeba. Ale Pani Premier rozwiała wątpliwości co do jedynki yy, na liście. Ale świat Dla się nie to. kończy na jedynce w Bydgoszczy, proszę mi wierzyć. I to nie jest tak, że jeżeli Platforma nie będzie gotowa do wielkiego wyzwania, nie będziemy wszyscy absolutnie zmotywowani, zmobilizowani i nie poczujemy... Tego, tego wielkiego wyzwania wyborczego, to nie wygramy tych wyborów, to nie uda się zatrzymać e, PiSu. Więc to trzeba, trzeba z tych trudnych czasów potrafić wyciągnąć dobre wnioski. Dziękuję bardzo. Grzegorz Schetyna, minister spraw zagranicznych, ważny polityk Platformy dziękuję, Obywatelskiej. Dziękuję bardzo wszystkim. Wszystkie Beata